Wiedźmin od Netflixa doczekał się oficjalnego zwiastuna. W piątek 19 lipca podczas San Diego Comic Con zaprezentowano pierwszy trailer produkcji, który wywołał w sieci wiele różnych opinii, ale przede wszystkim podgrzał ekscytację przed zbliżającą się premierą serialu na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. Część widzów, ta nieco bardziej narzekająca, zwraca uwagę na brak słowiańskich elementów i klimatu w tym krótkim materiale wideo. Abstrahując od tego, że Wiedźmin Sapkowskiego w głównej mierze oparty jest o legendy arturiańskie i celtyckie, to jednak możemy doszukać się jednego, wyraźnego akcentu słowiańskiego. Jest nim nasz polski aktor Maciej Musiał. W Wiedźminie gra Ser Laszlo. Polski aktor pojawia się w co najmniej dwóch momentach zwiastuna zaprezentowanego w San Diego. Najpierw jest scena w dużej auli, gdzie dumnie stoi jego bohater. Teraz widzimy go też za plecami Ciri. Postacią, wokół której kręci się trailer, paradoksalnie nie jest Geralt, a Cirilla. Po krótkim i koniecznym przedstawieniu Geralta, zwiastun zaczyna mówić o elfach i ich magii. To właśnie Ciri jest kluczowym elementem elfiej przepowiedni o białym zimnie. Gdy widzimy księżniczkę z Cintri, w tle słychać silnie nacechowane słowa. Elfowie są pierwszymi magami na kontynencie. Chaos to najniebezpieczniejsze rzecz na tym świecie, to dziecko będzie wyjątkowe. Nilfgaard jest tutaj, przyszli po nią. Widziałeś już najnowszy trailer Wiedźmina? Jeśli nie, to link do niego masz oczywiście w opisie. Daj znać w komentarzach, co sądzisz o tym serialu oraz kliknij ten film, a zobaczysz, co o Wiedźminie Netflixa miał do powiedzenia Bagiński. Cześć! But without control, chaos. I remember hearing stories about witches.